Ukrainy Dziecka, Monika Niewiadomska, witam serdecznie. Dziś poruszymy temat zjawiska, które jeszcze 20 lat wstecz dotykał tylko niektórych środowisk. Dzisiaj pranie wśród nastolatków zwłaszcza stało się czymś powszechnym. Moi dzisiejsi goście, Jolanta Puścian, witam serdecznie, Julita Godzisz-Bredę oraz Beata Michalska-Jutrzenka. Moje drogie panie, chciałabym, żeby impulsem do tej rozmowy było wydarzenie, które miało miejsce 24 grudnia 2012 roku, kiedy to uczeń jednego z warszawskich liceów popełnił samobójstwo. Kiedy rodzice zaczęli przeglądać jego ubrania, jego rzeczy prywatne, okazało się, że palił marihuanę. Później doszło do dochodzenia, okazało się, że mieszał je z zupełnie różnymi środkami. Doszło do tragedii. Jedna z dziennikarek zadała pytanie matce, czy niczego wcześniej nie podejrzewała, na co matka odpowiedziała: nikt nie zauważył, nawet lekarze, do których go prowadzałam, nauczyciele, wszyscy byliśmy ślepi. No i moje pytanie brzmi, czy faktycznie nie dało się tego zauważyć, czy nie chciano zauważyć problemu? Ja myślę, że problem używania narkotyków przez młodzież rzeczywiście jest coraz bardziej powszechny i na to wskazują dane statystyczne. Między 2007 a 2011 rokiem o 8% wzrosło korzystanie z narkotyku przez osoby w wieku 15-16 lat. I teraz tak, czy narkotyki mogą powodować takie konsekwencje, o których pani wspomniała, czy rodzice mogą jakoś to zauważyć? Ja myślę sobie, że kiedy dochodzi do takiej tragedii, no to rzeczywiście pojawia się pytanie dlaczego i co i czy można było temu zapobiec. Tak, no, wydaje mi się, że tutaj znalezienie winnego w postaci narkotyku jest najprostszą odpowiedzią. Tak? Ktoś popełnił samobójstwo, bo zażywał narkotyki, bo palił marihuanę. Prawda? Więc można powiedzieć, że czasami tutaj marihuana staje się takim chłopcem do bicia i jedynym powodem, zasadniczym powodem, tak, któremu można przypisać odpowiedzialność za to wydarzenie. Aczkolwiek pewnie nie jednym. Tak, ale samo zażywanie marihuany nie prowadzi do samobójstwa. Ja myślę, że to był jakiś złożony proces, który doprowadził do tej tragedii. To nie tak, że chłopak zapalił kilka czy kilkanaście razy i od razu miał myśli samobójcze i tego samobójstwa wreszcie dokonał. Natomiast z tego, co ja czytam w jednym z artykułów na Onecie, to chłopiec już wtedy był na lekach antydepresyjnych. Łącząc jedno z drugim, no, podobno daje to taki skutek, że robią się w głowie, roją się jakieś tam urojenia, powstają, coś w tym rodzaju, ja się na tym nie znam. Ale z medycznego punktu widzenia to tak wygląda, że właśnie leki antydepresyjne plus marihuana jest takim bodźcem, który powoduje, że te to, co ma lek zgłuszać, to się nasila. I no ja efekt sobie, jest... że to też bywa tak, że no wszystko zależy od indywidualnej podatności tak, na jakieś zaburzenia. I są osoby, które palą, nawet osoby młode, które palą regularnie marihuanę i teoretycznie nic się złego nie dzieje, na pewno nie mają myśli samobójczych ani stanów dobrze lękowych. Się bawią. A to są osoby, u których jednorazowe zapalenie marihuany wywołuje albo stany psychotyczne, albo silne stany lękowe. Sama miałam takiego pacjenta, który dwukrotnie, 18-letniego, który dwukrotnie zapalił marihuanę, no i skończyło się to hospitalizacją psychiatryczną, tak? No z powodu bardzo silnych właśnie stanów lękowych, więc to nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, prawda? Więc rzeczywiście z tego powodu narkotyki są niebezpieczne. No dobrze, moje drogie panie, ale wytłumaczcie mi jedną rzecz, bo najczęściej jest tak, że zazwyczaj próbujemy czegoś po raz pierwszy z czystej ciekawości. To prawda. Ale pewnie są jeszcze inne przyczyny, dlaczego dzieciaki uciekają w narkotyki i w alkohol, który również staje się uzależnieniem wśród młodych. No właśnie, jeszcze wracając do poprzedniego pytania, czy można było to zauważyć, czy nie? I w jaki sposób można było tego nie zauważyć, no to ciężko nam w ogóle tak przyjąć do wiadomości, że można było tego nie zauważyć. A jednak, no, jak widać, są przypadki, że jeżeli matka twierdzi, że nie zauważyła tego, no to znaczy, że jest to możliwe. I teraz pytanie jest takie, czy rzeczywiście ona tego nie zauważyła, chodziła z dzieckiem na terapię do psychologa. Czy nie jeżeli chodziła tego, że brał, czy miał myśli samobójcze, prawda? No, może tak. Nie zauważyła tego momentu, w którym ten młody człowiek podjął tak desperacką decyzję, że targnął się na swoje życie, skutecznie zresztą, niestety. Ale coś zauważyła, skoro poszła na leczenie z dzieckiem, skoro z tym młodzieńcem, skoro
był pod opieką psychologa, lekarza, skoro brał leki mające temu zapobiec, to nie można powiedzieć, że nikt niczego nie zauważył. Tak, ja myślę, że Beata, masz tutaj absolutną rację, bo matka musiała zauważyć, że jest problem. Być może szukała przyczyny, prawda? Jakie są te przyczyny? Dlaczego młodzi sięgają po takie używki? Ja myślę sobie, że oprócz tego aspektu ciekawości, o którym już pani powiedziała, to co jest takie zasadnicze u osób młodych, to jest potrzeba akceptacji ze strony grupy rówieśniczej. Tak? Więc jeśli grupa, do której aspiruje młody człowiek, jest grupą, w której na przykład pali się marihuanę, tak? Czy zażywa się jakieś inne środki zmieniające świadomość, czy pije się alkohol, no to w sposób naturalny można się spodziewać, że osoba, która chce być członkiem takiej grupy, również tego typu zachowanie będzie kopiować, żeby otrzymać uwagę i akceptację ze strony grupy. Tak samo robią zresztą dorośli. Tak, a poza tym jest to swego rodzaju moda, mi się wydaje w tej chwili. Jest to nagłaśniane w mediach, że znaczy jest sprzeczność pomiędzy tym brać, nie brać, tak? Czy młodzi, czy powinniśmy zapobiegać, co tłumaczyć, jak tłumaczyć, czy dopuścić, bo to już prawnie tutaj wchodzimy w te prawne takie aspekty, że jest dyskusja na forum, czy dopuścić prawnie marihuanę jako środek dostępny powszechnie, czy nie. I tak dalej. Myślę, że to jest też kwestia mody wśród młodych ludzi. Tak, pani Jolu, ma pani absolutną rację. Przeglądając fora internetowe, czytając przeróżne artykuły, uczniowie wypowiadają się. Dzisiejsza narkomania jest kolorowa, elegancka, chowana w zabawnych pudełeczkach. W środowisku nastolatków branie jest cool. Inny uczeń wypowiada się: moi ulubieni raperzy palą trawkę. Marihuana to element mojej osobowości. W związku z tym moje pytanie jest, jakie szanse mają rodzice w walce z tym, kiedy celebryci głoszą, że palenie jest cool, prawda? Kiedy towarzystwo całe pali, to dlaczego ty nie zapalisz? Czy to nie jest walka z wiatrakami ze strony rodziców? Rodzice mają takie same szanse jak w każdym pokoleniu. Tak samo nasi rodzice i rodzice naszych rodziców mieli do czynienia z tym, że w środowisku ich dzieci były dobre przykłady, złe przykłady. Byli ludzie, z którymi oni się utożsamiali ze sposobem ich życia. I byli ci, których oni sposobu na życie nie akceptowali i nie akceptowali też powielania tego przez ich dzieci. I myślę, że taką samą szansę, jaką mieli wówczas inni rodzice, taką samą szansę mają rodzice współcześni po prostu. Muszą żyć wspólnym życiem z własnym dzieckiem, przynajmniej starać się wspólnie żyć z własnym dzieckiem, nie tylko obok dziecka. Muszą starać się go wychowywać, a nie tylko hodować. Ja myślę sobie, że to jest chyba jakaś metoda, bo zapobieganie jest chyba najlepszą metodą na jakąkolwiek wygraną, bo później jeżeli... Jak w medycynie. Też. Później jeżeli taki młody człowiek już przybierze taki styl życia, z nim się będzie utożsamiał, to już tak jakby 50% batalii poszła. Też tak sobie myślę, że jednak warto wprowadzić pewne rozróżnienie. Czym innym jest eksperymentowanie z narkotykami, czym innym uzależnienie od narkotyków. I teraz tak, w zasadzie małe są szanse na to, czy niewielkie są możliwości powodzenia kampanii profilaktycznych, które miałyby ustrzec młodzież w ogóle przed próbowaniem narkotyków. Tak? Natomiast myślę sobie o tym, że tak samo rodzice, jak i szkoła, prawda, czy jakieś tam różne grupy społeczne mogą próbować chronić młodzież przed uzależnieniem, a nie eksperymentowaniem. Czym zatem jest uzależnienie? Może od tego zaczniemy. Uzależnienie jest chorobą, która polega na przyjmowaniu jakiegoś środka psychoaktywnego w sposób niekontrolowany i w taki sposób, który powoduje wiele szkód. Są to szkody zdrowotne, są to szkody emocjonalne, szkody społeczne itd. itd. Jest prowadzonych wiele kampanii takich profilaktycznych. Swego czasu Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii uruchomiło taką kampanię Bliżej siebie, dalej od narkotyków. Pewnie Państwo słyszeli o tym, gdzie założeniem była taka teza, że im bliżej będą rodzice ze swoimi dziećmi, tym większa jest szansa, że ustrzegą dzieci przed uzależnieniem od narkotyków. Tak? Niewątpliwie wszystkie osoby uzależnione od narkotyków są to osoby, które mają w jakiś sposób zaburzone więzi ze swoimi rodzicami. Osoby eksperymentujące nie. To tak jak z piciem alkoholu, prawda? Bardzo wiele osób pije alkohol,
Natomiast jest tylko część osób, które są to osoby uzależnione od alkoholu. I tak samo jest z narkotykami. Prawda? Nie wszystkie osoby, które kiedykolwiek zażyły jakiś narkotyk, uzależnią się od narkotyku. I to, co chroni młode osoby przed już procesem wejścia w uzależnienie, rzeczywiście między innymi jest to silna, pozytywna więź z rodzicami. Tak, zastanawiam się, jak rodzice powinni rozmawiać, jak podejmować takie rozmowy z dzieckiem na temat narkotyków. Im wcześniej, tym lepiej, tak zapewne i w sposób bardziej naturalny, bo wydaje mi się, że jeżeli dziecko jest mniejsze, to po pierwsze bardziej wierzy w autorytet rodzica, bardziej wierzy w to, co rodzic mu proponuje, zanim jeszcze wejdzie w ten tak zwany bunt nastoletni, gdzie czuje się już dorosłym i chce za wszelką cenę pokazać tym rodzicom, że może sam już o sobie decydować i jego wybory są inne niż wybory podsunięte przez rodziców. To jest chyba ten okres, kiedy możemy jeszcze z tymi dzieciakami rozmawiać na tyle skutecznie, żeby po prostu nie tyle zakazywać, bo to nie ma sensu, tylko po prostu podsunąć im inny model, które te dzieci zaakceptują. Bo można wygenerować modę na palenie marihuany, ale można też wygenerować modę na przykład, nie wiem, ekologiczny tryb życia. I taki młody człowiek może podjąć jeden styl życia, a może podjąć drugi styl życia. Im wcześniej my to tak będziemy zaszczepiać, czy proponować temu dziecku, sami się w to angażując, bo to też nie polega na tym, że my powiemy, słuchaj, ty to chodź teraz graj w piłkę, ćwicz, bądź aktywny na przykład fizycznie, a sami, taki sprawny, a sami leżymy przed telewizorem i pijemy piwo, no bo to nie o to chodzi, my musimy sami być w tym aktywni, czyli swoim dobrym przykładem, po pierwsze uczestniczyć razem, a po drugie dawać ten żywy przykład. No jednak mieć też wiedzę na temat narkotyków. Bardzo często nasze dzieci czy młodzież ma dużo większą wiedzę o narkotykach i w ogóle środkach odurzających niż dorośli. I to, co jest też obowiązkiem rodziców. Ja wielokrotnie w szkole pytałam, jak dzieciaki posługiwały się jakimś takim słownictwem, to ja się pytam, a co to jest? A na czym to polega? Bo ja nie wiedziałam na przykład. I mnie dzieciaki tłumaczyły. No tak, jeżeli się chce podjąć rozmowę już z nastolatkiem, który o tych narkotykach na pewno już sporo wie, no to sami musimy być do tego przygotowani, żeby nie stracić autorytetu, no jak w każdej rozmowie. No jeżeli chcę ciebie do czegoś przekonać albo od czegoś odwieść, no to nie mogę być laikiem w tym temacie, bo moje argumenty zostaną po pierwszych 5 minutach zbite i po prostu ale mój autorytet padnie. Ale zauważcie, drogie panie, na tyle kampanii, ile się odbywa i w szkołach. Przecież antyalkoholowe, antynikotynowe, antynarkotykowe. Jest mnóstwo, to jest jedno z działań, jedna z płaszczyzn działalności szkoły, gdzie to jest działalność statutowa tak naprawdę. Jest tak zwany program profilaktyczny i tych kampanii jest mnóstwo. No bo zobaczcie, jakie są statystyki. Wciąż przybywa, prawda? Wciąż przybywa tych, którzy są, tych młodych ludzi, którzy są uzależnieni. Tak, no bo problem chyba polega na tym. Problem? No właśnie na tym polega problem, co pani wcześniej powiedziała, że jest to w tej chwili też część mody wygenerowanej. I wydaje mi się, że żadne kampanie antynarkotykowe nie dadzą takiego skutku, jak kampanie, które będą podsuwały młodym ludziom inne. Fajne, inne aktywności. Ale też kampanie powinny być skierowane. Ten sposób jest efektywniejszy. Tak sobie myślę ze swojego punktu widzenia, jednak głównie do rodziców, tak? Którzy no, nie mają takiego obowiązku jak dzieci, które muszą uczestniczyć, prawda, z racji bycia w szkole w pewnych zajęciach profilaktycznych. Dla rodziców jest to dowolność, prawda? Mogą z tego korzystać lub nie. Czy korzystają? No do mnie dochodzą takie informacje, że rzadko. Nie są rodzice zainteresowani poświęcaniem swojego prywatnego, wolnego czasu na to, żeby to przychodzić na pogadanki, żeby brać udział w programach profilaktycznych szkolnych skierowanych dla rodziców. Moje drogie panie, temat bardzo kontrowersyjny, bardzo gorący. Każda z nas chce coś powiedzieć. Chciałabym coś powiedzieć. Czas nas goni, chciałabym coś powiedzieć. Niestety pozostało mi tylko tyle, żeby zaprosić państwa teraz na krótką przerwę. A po przerwie powracamy do tematu.